Cześć, witam Was serdecznie. Dużo osób po moim filmie z banem pytało się, czy po banie te gemy, które były kupione, zostaną. Za chwilę się przekonamy, bo ponieważ został zdjęty ban, ja już wiem, a Wy zaraz zobaczycie, czy te gemy zostają. Ale po pierwsze jeszcze chciałem powiedzieć, chcecie, to sobie kupujcie. Ja naprawdę nie mam nic do tego, że sobie kupujecie. Ja tylko ostrzegam przed skamem, przed oszukiwaniem i tym podobne. A ostatnio też właśnie ktoś złamał ten algorytm e-maili haseł jednego z Wietnamców. Nie wiem, czy byliście ostrzegani, czy nie, ale ktoś tam po prostu to złamał i włamywał się na kilka kont. Nawet u mnie w klanie był w les, dostał informację, żeby zmienił hasło, że ktoś tam wszedł na jego konto i w ogóle zmienił hasło. Więc uważajcie, ja tylko przed tym Was ostrzegam, nie przed tym, żebyście sobie taniej kupowali. Uważajcie, komu dajecie hasła, uważajcie, komu dajecie konta, żebyście później nie płakali. Dobra, a teraz najważniejsze, czy gemy zostają po zdjęciu bana? Właśnie pisałem supportem ostatnio, no i dzisiaj mi zdjęli bana. No i teraz się przekonamy, czy te gemy zostają. Miałem tam około 20 tysięcy gemów chyba zakupionych na tym koncie. No i zaraz się okaże, czy te gemy zostają. A, i jeszcze, pamiętajcie, że jeżeli nie dostaliście bana, to się cieszcie. I tak naprawdę nie wszyscy dostaną bana, jest to tam chyba sporadyczny procent graczy, którzy dostają bana. Ponieważ gdyby zbanowali wszystkich, to ta gra przestałaby istnieć, więc to są tylko straszaki, to są tylko wybrane osoby. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wybierają, czy jak to jest w ogóle. Ale mówię, nie wszyscy dostaną bana, to jest pewne, więc osoby, które dostały bana, mówią, że nie dostały i że to jest wszystko legitne, no to mają po prostu szczęście, że nie dostały bana. Ale jeżeli tak bardzo chcą bana, to można im to załatwić. Dobra, otwieramy grę, zobaczymy, czy gemy zostają. Zaraz się przekonamy. Było około 20 chyba tysięcy gemów, o ile dobrze pamiętam, miesiąc temu. No i zaraz się okażemy, czy na tym koncie wszystkie gemy zostaną. Nie ma. Gemy znikły. Jest zero. Czyli gemy znikają. Po takim banie gemy znikają, więc osoby, które jeszcze nie zostały odbanowane i liczą, że gemy zostaną, przykro mi, gemy znikają. No mam tutaj ofertę, żeby potwierdzić. Tutaj jest właśnie ten Pro Championship Final się kończy, więc gemy znikają. Odpowiadam na Wasze pytania, czy gemy zostaną po takim banie? Nie. Znikły. Czyli mam wyzerowane konto. No cóż, tak bywa. Kupiłem je po to, żeby sprawdzić. Okej, to na tyle. Ja tylko Was naprawdę ostrzegam. Uważajcie, a co robicie z własną kasą i to już jest nie mój problem. Na razie.